wiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. Dzięki, miłej zabawy. Ja się nie bawię, ja pomagam. Włosy też wyglądasz, jakbyś wczoraj pochlał. Kurwa, z godzinę tam już siedzi. Co ty robisz? Czemu to przecina? Orly, a może by na te potwory zapolowały? Dwuczęściowy. Coś chyba to chyba wymyśliła. W sumie może. Dali się kurwa oklepać jak nowy. A ten wiedźmak to skąd się wziął? Skąd ja mam wiedzieć? Chcesz sam. Źle się dzieje. Najpierw Hannę licho wzięło. Łotka, nie tak szybko. Szkoda, bo to dobrzy ludzie. Naprzód! Ja wiem, czy tacy dobrzy. Dziś już nie ma dobrych ludzi. Są najwyżej tacy, którym się udaje od kary wywinąć. Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Wynoście się stąd. Natychmiast. A myślałem, że dziś będzie dzień bez trupa. Słyszałem, że czarownicy dobrze płacą za składniki z rzadkich istot.
Ciekawe, ile dostanę za jego oczy. Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplom Medlika. Halo! Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie! Kogo diabli niosą? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Czekałeś na mnie? Gości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni, biały wilk, i przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Guślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobry amulet, dobrze chronił, nie trzeba było zdejmować. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły, we władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? O tym gadać nielza, tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę, nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły, wiesz gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy, bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać? Szukać? Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Księżniczka, koza, uciekła. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da.
Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko, gdzieś się podziała? Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. Tu jesteś. Kozo, księżniczko, chodź. Co za uparte zwierzę. Dobra, spróbuję z tym dzwonkiem. Chodź, wracamy do Guślarza. No tak, wiadomo, że poziomki są ciekawsze niż wiedźmy. Chodź, zaprowadzę cię do Guślarza. Usycha z tęsknoty. No chodźże! Gdzieś ty polazła? Niedźwiedź. Uciekaj, głupi zwierzak. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Łotką to ty nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zaprzyjaźnić. W końcu masz najważniejszą zaletę, którą posiada każda płotka.